Dzień dobry Państwu. Trochę mijam się z tym planem, który przedstawiłem w sylabusie, który Państwo macie w sylabusie. Znaczy ja wszystko to wyłożę, ale tak pewne rzeczy zostawiłem, inne, no tak jakoś jak się mówi, to pewna logika się narzuca sama i okazuje się, że to jakoś jest, idzie tak troszeczkę meandruje w stosunku do tej linii, którą tam sobie wyznaczyłem. Także jeszcze będziemy dzisiaj o własnościach równania falowego, tego równania falowego w dwóch wymiarach czasoprzestrzennych, czyli w jednym wymiarze przestrzennym, mówili. To równanie falowe w jednym wymiarze przestrzennym nazywa się w matematycznej literaturze równanie struny. No i na przykład pokazaliśmy, że warunki początkowe, to znaczy w równaniu struny niewiadomą jest funkcja przesunięcia, prawda, odchylenia tego punktu materialnego, czy to struny, czy też pręta, od położenia równowagi. Więc jest to funkcja jednej zmiennej i pokazaliśmy, że jak znamy wartość tej funkcji w pewnej chwili czasu, ale to nie wystarczy, oprócz tego jeszcze wartość jej pochodnej czasowej, to już znamy całe rozwiązanie, prawda? No, jak to pokazaliśmy? Ano w ten sposób, że najpierw pokazaliśmy, że dowolne rozwiązanie tego równania jest w postaci sumy fali biegnącej w prawo i fali biegnącej w lewo, czyli jakiś jest promień, przepraszam, nie promień, a profil fali, czyli dowolna funkcja f, to jest dowolny profil, który w sztywny sposób biegnie sobie w prawo, czyli minus ct oraz inny profil, na ogół inny, który biegnie sobie w sztywny sposób w lewo. No a następnie, teraz tak, wszelkie rachunki prowadziliśmy w ten sposób, że zamiast zmiennej t operowaliśmy taką zmienną c razy t, prawda, bo wtedy te wszystkie równania się lepiej przypisuje. No, ten operator falowy to był, prawda, d2 po dt kwadrat, ale jeszcze tutaj było 1 przez c kwadrat równa się d2 po dx kwadrat. No i żeby nie ciągnąć, matematyk lubi rozważać takie modelowe sytuacje, które pasują na ogół do bardzo wielu sytuacji fizycznych, prawda? W związku z tym modelowo lubimy ożenić to C z tym T, żeby już nie było, prawda, tych współczynników, tylko żeby było D2 po D tau kwadrat równa się D2 po DX kwadrat, prawda? O, to jest pierwszy zabieg matematyczny, który jest bardzo, bardzo, ktoś może powiedzieć, no to nieistotne, no bo czy my ten czas mierzymy w sekundach, czy też jak C to jest prędkość tego dźwięku, to jest w metrach na sekundę, to jak pomnożymy metry na sekundę razy sekundy, to nam zostawią metry. Czyli jak gdybyśmy mierzyli ten czas w metrach, a nie w sekundach. Ale to jest tylko zmiana jednostek, prawda? Zmiana jednostek. Ta zmiana okaże się, to już mogę tutaj częściowo zdradzić najważniejszą konkluzję, do której doszedł
doszli twórcy teorii względności, że tak naprawdę to jest bardzo ważna rzecz, dlatego że my nie mamy w fizyce innej metody mierzenia odległości, jak przy pomocy światła. W związku z tym ten zabieg, żeby i czas, i odległość mierzyć w tych samych jednostkach, jest bardzo, bardzo sensowną rzeczą, prawda? Zresztą to Państwo znacie z literatury, wiecie, że astronomowie liczą czas w latach, a odległości w czym? Też w latach. Co prawda dodają lata świetlne, ale to są po prostu te same lata. W związku z tym prędkość jest wielkością niemianowaną, bo to są te same lata na te same lata, prawda? Także to jest bardzo, bardzo ważna rzecz. Na razie póki co to jest tylko tak powiedziałem w charakterze ciekawostki, no bo niby ten mój wykład jest w ten sposób pomyślany, żeby do tego dojść w naturalny sposób. Ale właśnie matematyk to już dawno wymyślił, że tutaj nie będziemy współczynnika ciągnęli, tylko po prostu przejdziemy do takiego, będziemy czas liczyli w takich jednostkach, prawda? No i wtedy, co myśmy pokazali? Pokazaliśmy, że te dwie, czyli całe rozwiązanie równania falowego, no w dwóch wymiarach czasoprzestrzennych, bo w czterech to będzie bardziej skomplikowane, do tego dojdziemy, jest dane przez te dwie funkcje. I jest jednoznaczna odpowiedniość między dwiema funkcjami od trzech zmiennych, mianowicie warunkami początkowymi, a tymi dwiema funkcjami. Jak znamy te, to obliczymy tamte, ale pokazaliśmy, że jak wrócić z powrotem. Także pokazaliśmy, że warunki początkowe wyznaczają jednoznacznie rozwiązanie. Ważną metodą analizy tego równania jest rozkład na fale sinusoidalne. No to ci z Państwa, którzy są z elektroniki albo coś tam, no to wiedzą, że dowolny sygnał, no to elektronik rozkłada na częstotliwości, prawda? Że to ma nieomal zakodowane w głowie, że dowolna funkcja to jest superpozycja sygnałów o różnych częstotliwościach. I matematycznie to chodzi o transformację Fouriera. Nie będę tutaj Państwu wyprowadzał tej. To jest taki dział matematyki, który się nazywa analiza harmoniczna, ale przypomnę w każdym razie najważniejsze elementy. Nie wiem, czy ktoś z Państwa, podnieście rękę, kto mniej więcej tam o transformacie Fouriera słyszał? Trochę. A, no wszyscyście słyszeli, ale no dobrze. Także ja rzeczywiście potraktujmy to jako korepetycję z transformacji Fouriera. No więc najprostszy taki pierwotny model transformacji Fouriera to było przedstawienie funkcji na kółku, czyli jak mamy S1, to znaczy okrąg, no to jeśli mamy funkcję F, która jest określona na S1, to ona się ją można przedstawić jednoznacznie jako superpozycję takich fal sinusoidalnych. Ale bardzo, no to rzecz jest stara. Fourier to jest przełom XVIII i XIX wieku. To bardzo wybitna postać.
notabene człowiek, który za młodu brał udział w rewolucji, wielkiej rewolucji francuskiej i został wmanewrowany w działania, można powiedzieć, zbrodnicze, ponieważ brał udział w takich trybunałach rewolucyjnych, które skazywały niewinnych ludzi na gilotynę, no ale potem jako dojrzały człowiek bardzo tego żałował. Był bardzo wybitnym matematykiem. Natomiast wkrótce odkryto, że naprawdę trzeba do tego, żeby mówić w sposób prosty o tej transformacji Fouriera, to warto rozważać funkcję o wartościach zespolonych. Bo transformata Fouriera, prawda, na funkcjach rzeczywistych jest bardziej skomplikowana, bo trzeba brać pod uwagę sinusy i kosinusy. I te wzory są dużo bardziej skomplikowane. I odkryto, że naturalną domeną to są funkcje o wartościach zespolonych. No jak Państwo pamiętacie, sinus i kosinus to jest nic innego jak część rzeczywista i część urojona funkcji wykładniczej Eulera. No właśnie, więc funkcja nie o... Zawsze można powiedzieć, że jak mamy funkcję rzeczywistą, no to możemy do niej dopisać plus i razy zero, no i to jest a priori funkcja o wartościach zespolonych. Z kolei jak mamy funkcję o wartościach zespolonych, to mamy parę funkcji rzeczywistych. I to się zawsze... Natomiast wzory są... Więc przypuśćmy, że jest to funkcja o wartościach zespolonych, to jest ciało liczb zespolonych. No i teraz, ten okrąg parametryzujemy wartością kąta fi, prawda, no to dowolne f od fi, no to w szczególności jakie są funkcje określone na S1. No na przykład e do i fi, no to jest funkcja, która jest określona na okręgu, prawda? No teraz jeszcze niech fi będzie z odcinka powiedzmy 0, 2 pi, prawda? Czyli to naprawdę bierzemy z kąta. No ale również e do dowolnej innej potęgi, takiej e do i n i fi, też jest funkcją, która jest dana na S1, prawda? Dlatego, że po obejściu całego okręgu wracamy do tej samej wartości. I otóż okazuje się, że dowolną funkcję, no dla matematyka powinienem był powiedzieć jaką funkcję, to by trzeba było powiedzieć, czy ciągłą, czy no, najlepiej to sformułować to twierdzenie w języku takich funkcji, które są całkowalne z kwadratem, wtedy to jest najprościej, jest po prostu sumą takich fal sinusoidalnych, no bo to jest sinus i kosinus, prawda? Czyli to są sinusy i kosinusy. Suma jest po n od minus do plus nieskończoności. No i oczywiście tutaj musi być każda z tych fal ma jakiś tam współczynnik, nazwijmy go an, prawda? Czyli dowolna funkcja, no nie precyzuję jaka, na przykład dla matematyków to powiem niech f należy do l kwadrat od S1. To jest najprościej. To znaczy takie funkcje, których
moduł, kwadrat modułu jest całkowalny po prostu, prawda? No więc one mogą być nieciągłe, mogą też mieć jakieś osobliwości, ale niezbyt złośliwe te osobliwości, bo ciągle ten kwadrat modułu, to znaczy, że jak wezmę całka z kwadratu modułu od 0 do 2 pi d fi, to jest całkowalne, to znaczy pisze się mniejsze od nieskończoności, czyli jakby tam były jakieś, mogą być jakieś osobliwości do nieskończoności, coś może dążyć, może być nieciągłość, ale niezbyt. To nie jest najmocniejsze oczywiście to, co tutaj powiedziałem, dlatego że tak naprawdę transformata Fouriera działa w dużo szerszej klasie, ale tutaj jest taka dosyć proste są te rozważania na takich funkcjach. No i proszę Państwa, czyli to jest taka teza, ale teraz chciałbym to Państwu jakoś przybliżyć, mianowicie dlaczego to tak jest? No dlaczego to tak jest? Skąd to wiemy? Jak mam funkcję, no to żeby znaleźć taki rozkład, to by trzeba było znaleźć te współczynniki, bo to jest tak, jak gdyby w przestrzeni wszystkich funkcji znaleźć bazę. Baza to są takie właśnie fale sinusoidalne, prawda? I każda funkcja niby jest kombinacją tych fal, każda z nich wchodzi ze swoją amplitudą A. Jak to abyśmy wyliczyli? Ano bardzo prosto, mianowicie pomnożylibyśmy to F przez E do minus N i Fi i scałkowalibyśmy, no tam od 0 do 2 Pi. Państwo widzicie, że tutaj w tym 2pi nie ma żadnego skoku, bo dzięki temu, żeśmy takie funkcje wzięli, no to jak fi przesuniemy o 2pi, to wrócimy do tego samego, prawda? Dφ. No to co to jest? No to proszę Państwa, jeśli można, no to a priori to jest całka z takiej sumy, no to matematyk musi najpierw się pogimnastykować, żeby pokazać, że można zamienić znak całki ze znakiem sumy. Oczywiście jak ta suma jest skończona, no to zawsze można, prawda? Całka z pięciu członów to jest pięć całek. No ale tutaj nie jest suma skończona, tylko nieskończona, no więc suma skończona zawiera w sobie sumę i granicę. No więc czy można wejść z tą granicą pod znak całki, to jest sprawa, którą należy udowodnić, no to, ale inżynier wierzy, że tak jest, a matematyk w tym przypadku potrafi zrobić. No więc zobaczmy, jest to suma od n równego minus nieskończono. Ach, przepraszam bardzo, ja źle powiem. Tutaj k, jakieś k, bo to nie jest to samo i, do nieskończoności. Całka od 0 do 2 pi. No i teraz będzie, co będzie? No, a n to będzie, no a tutaj będzie e do n minus k, a tutaj i fi defi. Ale proszę Państwa, no to a n w ogóle można tutaj wynieść przed znak całki, dlatego że to jest stała, prawda? Proszę Państwa, taką całkę to każde dziecko potrafi obliczyć, prawda? Dlaczego? Dlatego, że jeśli n minus k jest 0, no to e do potęgi 0 to jest 1, no i wyjdzie 2 pi. A gdyby n nie było równe k, to tutaj jest, to ta funkcja obejdzie na odcinku od 0 do 2 pi kilka razy swój okres. To jak my ją scałkujemy, to wyjdzie 0, prawda?
No to jest tak jak sinus, no bo taka funkcja to jest sinus albo kosinus. Jak sinus albo kosinus stałkujemy po pełnej liczbie okresów, to wyjdzie nam zero, bo zawsze tyle samo jest na górze, co na dole, prawda? Czyli wychodzi 2pi, gdy k równa się n, a 0, gdy k nie równa się n. No to proszę Państwa, to tę sumę można oczywiście zrobić. K jest ustalone. No i teraz sumujemy. A z prawie wszystkim a n dla prawie wszystkich n dostaje współczynnik 0, tylko gdy n jest równe k, dostaje 2pi, czyli to jest równe 2pi razy a ze znaczkiem k. No i w ten sposób, proszę Państwa, obliczyliśmy te an. Czyli no i potem można oczywiście sprawdzić to. Tak. To już się ten dowód pominę, że rzeczywiście jeśli na miejsce tego ON-a wstawimy tę wielkość, to otrzymamy z powrotem naszą funkcję. Proszę Państwa, jeśli tak jest, to gdyby na tej sferze mieć równanie falowe, to znaczy gdybyśmy mieli równanie takie, f z dwiema kropkami, to zawsze jak piszę kropkę, to jest pochodna czasowa. W naszym przypadku jako ten czas, to wezmę sobie ten mój czas liczony w metrach, a nie w sekundach. Równa się d2 po d fi kwadrat. To jak zastosuję wzór na transformatę Fouriera, to co uzyskam? No, druga pochodna, no to jest druga pochodna, to nic nie zależy od czasu, prawda? Czyli gdyby f było jeszcze zależne od czasu, no to po prostu te współczynniki by musiały być zależne od czasu, prawda? Dlatego, że te fale sinusoidalne, na które rozkładam nasz sygnał, no są ciągle takie same i w ich definicji żadnego czasu nie ma. Więc jeśli fala się zmienia, prawda, jeśli coś tam ewoluuje z czasem, to znaczy te współczynniki muszą ewoluować z czasem, prawda? No to wobec tego różniczkowanie tego po czasie, no to jest różniczkowanie tego po czasie, prawda? Suma n równe minus nieskończoność do nieskończoności, e do n i fi, a tutaj a n z dwiema kropkami, pochodna. Dobrze, a teraz jak to samo, ten sam ansatz, jak to się mówiło w latach, do lat 30., czyli podstawienie, wstawimy tutaj, no to cóż, proszę Państwa, z kolei to jak różniczkujemy po fi, no to nie zależy od fi. No i różniczkowanie upadnie tylko na to. No różniczkowanie po fi spuści dwa razy ten współczynnik, prawda? Bo funkcja wykładnicza po zróżniczkowaniu daje
reprodukuje się, no i jeszcze trzeba pochodną wnętrza, czyli dwa razy zejdzie ten współczynnik, czyli będzie n kwadrat razy i kwadrat, czyli minus n kwadrat. Czyli tu jest suma po n równego minus nieskończoność do nieskończoności. No i tutaj, proszę Państwa, będzie e do n i fi, a tutaj będzie minus n kwadrat a n. No ale proszę Państwa, to jest rozwinięcie jakiejś funkcji na falę, a to jest rozwinięcie tej samej funkcji na falę, ponieważ pokazaliśmy, że rozwinięcie jest jednoznaczne, bośmy te AN wyliczyli, prawda? Wyliczyliśmy, przypomnę. W związku z tym, jeśli lewa strona równa się prawej stronie, no to współczynniki rozwinięcia muszą się równać, czyli A z dwiema kropkami tego współczynnika AN, no on zależy od czasu, równa się minus N kwadrat AN. No proszę Państwa, to już jest naprawdę prawdziwe równanie zwyczajne, AN od T. Kto wie, jak się nazywa takie równanie? To jest równanie oscylatora harmonicznego, prawda? Gdy N jest ustalone, no Państwo pamiętacie, x z dwiema kropkami równa się minus, no i tutaj jakiś współczynnik razy x. To ten współczynnik, proszę Państwa, to co to jest? To jest omega kwadrat, tak? To jest częstotliwość do kwadratu. No więc widzimy, że każdy z tych współczynników odpowiadający częstotliwości n, nie, przepraszam, nie częstotliwości, ojej, bardzo przepraszam, bo co to jest to n? No to n to jest no, taki wektor falowy, prawda? Wektor falowy. Mówi, ile razy ta fala zmieści się na tym naszym okręgu, prawda? Drga z częstotliwością n. No i czyli innymi słowy, pokazaliśmy, że w tym przypadku rzeczywiście równanie falowe jest równoważne nieskończonej sekwencji, bo n od minus do plus nieskończoności, takich równań falowych. Czyli to jest równoważne temu, jakbyśmy mieli nieskończoną sekwencję operatorów takich układów drgających. Każdy z nich drga z inną częstotliwością, no ale w związku z tym każdy z nich jest jednoznacznie każda dynamika jest jednoznacznie wyznaczona przez warunki początkowe, prawda? Czyli przez AN i pierwszą pochodną, co oznacza to samo, cośmy pokazali innym razem. No i teraz, proszę Państwa, jeszcze taka uwaga. Pamiętacie, że dużo wysiłku włożyłem w to, żeby Wam pokazać, że jakbym tu zmienił znak na minus, to by nam zmasakrowało całą tę teorię. Ta teoria w ogóle do niczego by się nie nadawała, niczego sensownego by nie opisywała, ponieważ byłaby niestabilna. I widać to, proszę Państwa, widać to w tym miejscu. Bo co to jest oscylator harmoniczny? To jest cząstka, która się w takim dołku potencjału rusza, prawda? No to jak ją puścimy, to ona będzie jakoś tam się. A gdyby tu napisać plus, to co by to było?
to była cząstka na górce potencjału. No więc jak tylko odciupinkę ktoś tam dmuchnie leciutko, to ona spadnie do nieskończoności w skończonym czasie i niczego sensownego nam nie zostanie. Co gorsza, proszę Państwa, czas, po którym ona spadnie do nieskończoności, zależy od tego n. I wcale nie jest tak, że cała ta funkcja w skończonym czasie, czy bo ktoś mógłby powiedzieć, no dobrze, no ona kiedyś tam spadnie do nieskończoności, ale przynajmniej przez pewien czas to będzie w zasięgu mojego wzroku i ja mogę jakiś sensowny opis jej ruchu podać. Nieprawda, proszę Państwa, dlatego że nasza funkcja to nie jest jeden taki oscylator, tylko to jest znajomość tej funkcji, to jest znajomość wszystkich tych oscylatorów. A one dla dużych częstotliwości, tutaj, jakby tu stał plus, to coraz szybciej będą do tej nieskończoności uciekały. W związku z tym, gdybyśmy chcieli rozważać warunek początkowy dla tej funkcji przy tym równaniu ze zmienionym znakiem, to ani na króciutkiej sekundki nie mielibyśmy tej naszej funkcji w zasięgu wzroku. Bo te coraz wyższe częstotliwości by coraz szybciej uciekały do nieskończoności i cały obraz by się rozwalał. Także koniec, kropka. Nie da się tego zrobić. Warunek początkowy dla równania eliptycznego jest źle postawiony i to widać na tym przykładzie. Proszę Państwa, to jeszcze tylko chciałem taką krótką korepetycję z prawdziwej transformacji Fouriera, no bo to była taka uproszczona transformacja Fouriera na kółku. Prawda? Oczywiście ja to bardzo lubię mówić o transformacji Fouriera tej prawdziwej, o której za chwilę, w ten sposób, że najpierw na kółku, a potem to kółko coraz większe, w związku z tym te punkty, te n-y się jak gdyby zagęszczają i w końcu przechodzimy do całego R1. No i właśnie, teraz transformata formata Fouriera funkcji na R1, to znaczy na osi liczbowej, na osi rzeczywistej. No czyli jeśli mamy f, to jest funkcja, ale znów zespolona, bo okazuje się, że te wszystkie wzory... Oczywiście tu można to pisać wszystko dla funkcji rzeczywistych, ale te wzory są no, dużo bardziej skomplikowane, bo trzeba te i sinusy, i kosynusy oddzielnie traktować i to jest mniej eleganckie, więc tutaj będę zawsze w tym języku zespolonym. I teraz definiuje się transformatę Fouriera. Transformata Fouriera to jest też funkcja na osi rzeczywistej w ten sposób, że to jest całka, no teraz od minus nieskończoności do nieskończoności, f od x, a tutaj e do minus 2 pi i x xi dx. Proszę Państwa, widzę, że troszeczkę zamordowałem dowcip, dlatego że właśnie tu powinienem był tu napisać 2 pi i kazać, żeby fi było nie od 0 do 2 pi, tylko od 0 do 1. To wtedy wzory by były podobniejsze. I teraz twierdzenie jest następujące, czyli te
ta transformata Fouriera jest jak gdyby odpowiednikiem tego, tego współczynnika w rozkładzie na fale sinusoidalne. Więc ten wzór jest definicją, a wtedy twierdzenie Fouriera jest następujące, że znając jak gdyby te współczynniki, można odtworzyć samą funkcję. O. Czyli f od x wyraża się znów całką od minus nieskończoności do nieskończoności. Wchodzą te współczynniki i teraz największa niespodzianka jest taka, że tutaj zostały tak, ja lubię taką konwencję, tak konwencję wybrana, że to jest prawie to samo, mianowicie e, a tutaj jest plus 2 pi i x xi. No tyle tylko, że teraz oczywiście dla ustalonego x to całkujemy nie po x, tylko po xi, d xi. Widzicie Państwo? To jest... No i teraz oczywiście ten sam trik można zastosować do tej... To jest niezbyt trudne twierdzenie. Oczywiście trzeba wyspecyfikować klasę funkcji, które się tutaj bierze, ale chciałbym Państwa zachęcić do stosowania tej konwencji, dlatego że, proszę Państwa, czasami się stosuje bez tej konwencji, bez tego 2 pi, to wtedy trzeba pamiętać o współczynnikach i tak dalej. To jest najlepsza konwencja, bo najmniej trzeba pamiętać. Współczynniki są jeden, takie same, funkcja jest taka sama, tylko że jak tu jest minus, to jest plus. Jakbym tu zdefiniował z plusem transformację, to za to tutaj miałbym plus. A dlaczego tutaj lepiej mieć plus? Dlatego, że to jest przedstawienie naszej funkcji w postaci superpozycji takich fal sinusoidalnych, a wtedy ta transformata Fouriera jawi się jako współczynnik przy odpowiedniej tam, przy odpowiednim wektorze falowym. Prawda? Xi dla ustalonego xi to jest fala sinusoidalna o wektorze falowym xi. Czyli to jest superpozycja różnych fal. No właśnie tradycyjnie uważa się, że wektor falowy to jest wtedy, kiedy tu jest plus. O. O. Więc dlatego tu lubimy mieć plus, no to wtedy tutaj wychodzi minus i to jest bardzo dobra konwencja. No i teraz, proszę Państwa, zaraz zrobimy przerwę. Teraz jak to podstawienie zastosujemy do... do funkcji, która zależy jeszcze od czasu, no niech ten czas będzie znów mierzony w metrach, no to wtedy ten wzór jak wygląda? No tak samo, tutaj nie ma miejsca na żaden czas, no tylko te współczynniki muszą jeszcze oprócz tego zależeć od czasu, prawda? Czyli to jest superpozycja tych samych fal, natomiast ewolucja czasowa polega na tym, że te ilości tych różnych fal się zmieniają w czasie. Ile w tej superpozycji jest zawartej fali o tej wektorze falowym xi, prawda? No i te współczynniki ewoluują w czasie, a fala nie ewoluuje, bo fala to jest ta sama modelowa fala o danym wektorze falowym xi, prawda? No innymi słowy, tutaj będzie e do 2 pi i x xi, f
z daszkiem, no to ta transformata Fouriera, która teraz zależy od wektora falowego, no i od tego czasu d xi. No i teraz jak, proszę Państwa, to podstawienie, czyli my do równania falowego wstawiamy to podstawienie. No to różniczkowanie po czasie, no to będzie różniczkowanie tego po czasie, tak? A z kolei różniczkowanie po x, no to nam spuści współczynnik przy x dwa razy, prawda? No i teraz jak to ma być równe, no to współczynniki prawda? Czyli możemy napisać, że tak, równanie falowe f równa się 0, to to samo co? Całka e do 2 pi i x xi, a tutaj jest d 2 po d, no napiszę tak, d 2 po d tau kwadrat f z daszkiem, d xi równa się, a po drugiej stronie będziemy dwa razy różniczkowali po x. No to jest e do 2 pi i x xi. No i teraz każde różniczkowanie po x odtwarza funkcję eksponencjalną. No i jeszcze spuszcza na dół współczynnik przy x. To dwa różniczkowania dwa razy spuszczą. Czyli to jest 2 pi i xi do kwadratu. No a dalej nic się nie zmienia. F z daszkiem dxi. No i teraz, jeśli lewa strona jest równa prawej stronie, no to z tego twierdzenia Fouriera wynika, prawda, że te współczynniki przy tych falach sinusoidalnych muszą być sobie równe, prawda? Czyli mamy, że d2 po d tau kwadrat f z daszkiem ma być równe, no i to już podniosę do kwadratu i, czyli będzie minus 4 pi kwadrat xi kwadrat f. No i znów oczywiście widzimy, że dla dowolnego wektora falowego xi to jest równanie oscylatora harmonicznego. To znaczy, że ten współczynnik no, ewoluuje tak jak oscylator harmoniczny, a to jest nic innego jak właśnie ta omega od xi, prawda? Przepraszam, do kwadratu znaczy. Czyli omega od xi to jest 2 pi i tutaj długość xi, prawda? Bo tu, to jest zawsze ujemne i dla xi dodatnich i dla xi ujemnych. Także omega, częstotliwość, tam prędkość kołowa jest zawsze, nie jest xi, tylko moduł z xi, prawda? O. No i znów ten sam argument, że jeśli znamy warunki początkowe dla każdej częstotliwości, no to rozwiązujemy jednoznacznie to zagadnienie do przodu i do tyłu w czasie. A warunek początkowy to jest wartość samego f-a i wartość pierwszej pochodnej, prawda? Więc tym... I znów, gdybyśmy odwrócili znak w tym równaniu, to znaczy gdybyśmy chcieli taki dwuwymiarowy Laplacian analizować w taki sposób, to by był nonsens, bo tutaj mielibyśmy właśnie coś na tej górce i by nam poleciało do nieskończoności i by nam zmasakrowało całe nasze podejście. Dobra, dziękuję bardzo, robimy przerwę.